28 01 105. Prochorówka, łapa pod spotting. Ale nie masz optyki, nie ma. Siema, lubi futro. Tak z ciekawości poproszę ocenę. Ewentualnie radę, co dalej iść? Nie, lubię futro. 123 10 zł. Ta pozycja na pewno nie jest w pełni bezpieczna. Odsłoniłeś się na pewno na czołgi na środku mapki, ale chyba na środku nic na razie jeszcze nie ma, więc jest git. No i Arta oczywiście może ci tutaj huknąć, ale na razie jest spoko. Oj, tutaj boję się, że z prawej strony coś cię dopadnie. Losowanie jest bardzo dobre, na piątki zobaczcie. O, pociski długo lecą. One mają prędkość 376 metrów, no, powolne. Czy będzie dzisiaj jeszcze E3 markowane? Oczywiście gram E3, ale dostałem powtórki, wiesz, po prostu. To zamiast grać teraz E3, to powtórki włączyłem. Gram E3, oczywiście. Czemu nie? Gram. Odważny wariant, chyba taranowanie będzie. Czyżbyś chciał go staranować? Nie, minąłeś go. Tu jeszcze jest fałka wrogów, no. Odważnie. Bardzo odważnie. Ładnie. Miałem nadzieję, że skończę markować trójkę do turnieju, a tutaj nie udało się. Ta fałka zaspała. Bardzo mi się podoba to, że mierzysz poprawnie i czekasz, jak masz cel bokiem lub tyłem. To jest bardzo ważne. Także tutaj szacun dla ciebie. I w ten sposób masz dużo lepszą wydajność. Bo we front, no, ten pojazd, no, nie przebija tak łatwo. Da się, ale to już nie jest takie łatwe. Muszę, słuchajcie, stoper włączyć. Mam stoper włączony, bo nastawiłem sobie na jajka stoper. Już 4 godziny mi działa i zjada baterię. Także, baczcie, ale chciałem stoper sobie włączyć. Arta! No, Artę można hajkiem, ale też kumul oczywiście w porządku, to nie jest... problem tam, absolutnie. Dużo lepiej i łatwiej byłoby ci według mnie ze stabilizatora zrezygnować i mieć optykę. Albo dwa zestawy mieć. Chyba go podpaliłeś, tak mi się wydaje, kurde, na ślepo. Bo chodzi o to, że... jak masz takie mapy jak ta, no optyka jest bardzo ważna. A stabilizator? Można bez stabilizatora sobie poradzić, szczególnie, że walisz na bardzo blisko. Z tak małych odległości ten stabilizator aż tak nie odgrywa dużej roli. On jest twardy od frontu, to jest problem. Ale był bokiem. Ale stanął bokiem, co nie? Zrobił sobie skrapo. No i tu jest jego błąd. W tył... no, w tył powinno wejść. To jest kawy DNSA. W tył... o, właśnie. W tył, tylko nie w bok. Weszło. W bok za zero mogłoby być. No tutaj to najlepiej byłoby mieć optykę i system obserwacji dowódcy, ale z tego co wiem, ten nie ma chyba systemu obserwacji. Chyba za niski tier. Chyba dopiero od tieru 7 jest system obserwacji dowódcy. Jeśli dobrze pamiętam, choć ja to jestem, no, średnim ekspertem od lightów 6 tieru, nie będę kłamał, nie gram szóstkami lightami. Ciężkimi gram medami, TDK-ami, ale lightami 6 tieru to mało. No, optyka na pewno jest. Haek? No, to nie jest zła decyzja, powinno wejść. Nice. On też jest delikatny, on ma słaby pancerz.
No, widz został sam na czterech, już został sam na trzech teraz. Ale musi uciekać, bo fałka. Chowaj się! No, ja bym zadawał kumula na M10, bo M10 jest twardy. Zobaczcie, widz zmienił pocisk. Bardzo dobra decyzja. Taran? Nie, ominąłeś go. On strzeli w siebie. Strzeli. Nie przebił od boku, co jest? Kurde! Od boku nie spenetrował ciebie, kurde. Możesz, Miszunek. No chyba nie wygrasz z Cromwellem, no. Trzeba cudu, widzowie, trzeba cudu, trzeba cudu! Cudu nad Wisłą! Cromwell! Cromwell raz! Uwaga! Kto będzie szybszy bohater wygrywa z Cromwellem 1-1? Co się stało? Nie no, kurka wodna, myślałem, że ten Cromwell cię zamiecie. I został fałkacz, który jest na 3 strzały. Na 3 strzały. No, 370 metrów. Oddalamy się, ale we front go nie przebijesz. On ma chyba najgorszy pancerz z boku. Jesteśmy za krzakami, nie powinien nas zobaczyć? Nie przebij to niestety. Będzie ciężko go przebić. Oj, możecie zobaczyć. 320 metrów mało. Kapuje bazę. Wejdzie? Niestety źle, trochę przymierzone. 8 pocisków zostało. Siemano Sławek, dzięki za 49 miesięcy. Blind. Oszczędzaj te pociski, kumplu. Nie przebijesz go we front. A byłaby beka, jak on by ciebie cześć, przebił. Multi, cześć wszystkim na strumyku. Siemano! Wali blindy. Hajkiem mógłbyś go wiesz raz chociaż. Chociaż hajkiem. Stoparcie, poproszę o bitwę na 210 zł. No to niezłe stoparcie. No, ja bym chociaż hajkiem go zaczął siekać. Żeby czas kupić sobie. Chodzi o to, żeby mi czas. Bo ja się martwię, że z czasem będzie lipa. Zobaczymy. Mogę strzelić, masz go idealnie bokiem. Wal, szybko, szybko, szybko. Jest! Siedzi! Turniej? Za ile? Nie, no jeszcze nie. Bokiem? Nie wejdzie, nie wejdzie. Gąska, no. Obrócił się. Pociski mnie martwią. Mógłbyś go hajekami tłuc, wiesz o tym? Hajekami po 50, po 100. To zawsze taktyka. Nie powinien cię zobaczyć za daleko. Zobaczcie, jak bohater kombinuje, żeby zawsze być za jakimś krzakiem. Bierze pod uwagę prędkość pocisku, ale wylądowało na ziemi. Weszło! Pięknie! Jedzie tu, zły jest! Wali blind, jest wkurzony. Jest nerwowo u niego, widać złość, widać te emocje. Jeden strzał, mamy trzy kumule. Czy to wejdzie? Jest bokiem, mierzy. Jest ciężko, ale zobaczmy. Skontowany. Brakuje tej optyki, brakuje jej. Nie powinien cię zobaczyć, czekamy na idealny moment. Na odpowiednią okazję, teraz, tylko bardziej w lewo. Weszło! Wygrywa! 12 zniszczenie, pan Mati Kopcio! Brawo, brawo, brawo! Mati Kopcio! 12 fragów, widzowie! 2500 bazowego expa, 6000 uszkodzeń. Jest moc. Jest to mocny zawodnik. Mati Kopcio.